Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nie jest tak, jak powiedział nam w swoim wprowadzeniu dzisiaj do dyskusji pan dyrektor, że La Salle nie jest w Polsce znany. Być może w odbiorze potocznym tak się właśnie dzieje, ale konstytucjonaliści polscy pamiętają o jego niewielkiej broszurze zatytułowanej O Konstytucji, w której zostały zawarte bardzo znamienne myśli dotyczące Konstytucji jako umowy społecznej. To on właśnie odróżnił Konstytucję pisaną, a więc tę, którą ja na przykład zawsze przy sobie noszę, od Konstytucji rzeczywistej, czyli tego, co się w praktyce politycznej wokół tej Konstytucji, obok tej Konstytucji, a bardzo często również wbrew tej Konstytucji dzieje. Także myślę, że prawnicy konstytucjonaliści znakomicie znają i to dzieło Konstytucji i wkład samego La Salle'a w myśl polityczną czasów również najnowszych, bo okazuje się, proszę Państwa, że wtedy, kiedy dzieją się najrozmaitsze rzeczy w naszej praktyce politycznej, wypada sobie czasem postawić pytanie, czy to jest dowód na to, że konstytucja pisana jest konstytucją rzeczywistą w naszym kraju, czy też są wątki, sytuacje, w których ten tekst praktyką polityczną bardzo nam się rozchodzi. Myśmy mieli dzisiaj, przynajmniej postawił nam prowadzący to spotkanie takie zadanie, aby zastanowić się, jak można sprawić, aby ten negocjacyjny tryb uprawiania w polityki wszedł nam w krew w Polsce, aby respektowały pewnych zasad, aby pewne zasady były respektowane, niezależnie od sytuacji politycznej, od charakteru politycznego grup rządzących, bo przecież, proszę Państwa, nasz system polityczny opiera się na tej tytułowej tradzie, czyli konflikcie, negocjacji, kompromisie. Rzeczywiście wynika on przede wszystkim z ducha Konstytucji. Tu pan profesor mówił o tym, że tym koronnym przykładem próby pogodzenia różnych racji w naszym kraju jest ten wstęp do Konstytucji, w szczególności, prawda, jego słowa, które miały pogodzić tych, którzy zarówno wierzyli w Boga, jak i tych, którzy wartości uniwersalne wywodzą z innych źródeł. Jak się to w praktyce dzieje, to doskonale wiemy, że akurat tutaj na tym polu wśród ugrupowań politycznych zauważyć można najmniejszą skłonność do negocjacji, do rozładowania konfliktów, napięć i tak dalej, i tak dalej. Duch kompromisu, który rzeczywiście stwarzał nadzieję na naprawę, wielką naprawę Rzeczypospolitej w 1989 roku, proszę Państwa, moim zdaniem szybko minął. Tej skłonności do zawierania kompromisu w życiu politycznym w Polsce w zasadzie nie ma. Trudno byłoby wskazać tę formację polityczną, która by się na co dzień kompromisem kierowała. Dzisiaj posłuchałam wystąpienia prezydenta Komorowskiego. Bardzo się ucieszyłam, że on mówił o dialogu, rozsądku i kompromisie. Mam taką nadzieję, że nie zmieni poglądu na temat tych wartości razem z upływem kampanii wyborczej. Po 89 profesor Andrzej Walicki zastanawiał się nad swoistym paradoksem sytuacji polskiej, polegającym na tym, że myśmy wszyscy zakrztusili się, zachłysnęli się
pokojowym charakterem polskiej rewolucji. Ale zaraz potem nastąpiła wieloletnia krucjata moralna, polegająca się, jak twierdzi profesor Babicki, na długotrwałym ćwiczeniu się w nienawiści w stosunku do przeciwnika, w odrzuceniu dialogu, w bojkotowaniu przeciwnika. Gdzieś na obrzeża systemu politycznego została spychana taka szkoła w politycznym myśleniu, polegająca na wzajemnych ustępstwach i skłonności do budowania konsensusu. Z jego wywodów na ten temat zapamiętałam jeden pogląd, jedno zdanie właściwie, że przejście od totalitarnej konfrontacji moralnej do demokratycznych reguł gry okazało się dla niektórych zbyt trudne. Proszę Państwa, myśmy całkiem niedawno przeżywali w okresie IV Rzeczypospolitej coś, co było zaprzeczeniem dialogu, kompromisu i tych wszystkich dóbr, które się z tym łączą. Przypomnę tylko, że koalicja, którą przewodził, czy przewodzili bracia Kaczyńscy wtedy, przypomniała sobie o filozofii Karla Schmitta, filozofa i prawnika niemieckiego z lat 20., który się wpisał w historię myśli politycznej tym, że krytykował w sposób zdecydowany demokrację parlamentarną i głosił pochwałę polityki nad prawem. To on właśnie mówił, że nie ma przeciwnika w polityce, w praktyce politycznej. Jest natomiast wróg, z którym jak przyjdzie co do czego, nawet należy skorzystać z realnej możliwości filozofii zabijania. Oczywiście z tej filozofii w okresie międzywojennym w Niemczech skorzystali w całej rozciągłości naziści. A Carlo Schmitt był, o ile pamiętam, przewodniczącym nazistowskiego Związku Prawników. Zdziwiłam się mocno, że to właśnie jego filozofia w okresie IV RP została tak gloryfikowana przez formacje polityczne, które powstawały i prowadziły swoją działalność przecież w demokratycznym systemie politycznym. Z kolei profesor Bronisław Łagowski, który obserwował starania polityków związanych z IV RP, aby ten decyzjonizm, bo tak się nazywa ta filozofia Karla Schmitta, został zaszczepiony polskiemu społeczeństwu, w jego sposób bycia politycznego, w jego sposób działania, w jego sposób traktowania przeciwnika politycznego. Profesor Bronisław Włagowski powiedział wówczas, bodajże na łamach lewicowego przeglądu, że grupa intelektualistów obsługująca partię Kaczyńskich znalazła w poglądach Schmitta usprawiedliwienie dla kryminalizowania przeciwnika. Polscy prawicowi zwolennicy Schmitta zrozumieli z niego tyle, że każda partia powinna mieć wroga, bo bez tego utraci tożsamość i rozpłynie się w przypadkowym społeczeństwie. Czyli inaczej, kontynuował Bronisław Łagowski, w swoim mniemaniu ci święci IV RP uważali, że mają prawo do popełnienia każdej podłości. W naszym obyczaju politycznym niedziela jest dniem dyskusji, w szczególności przedpołudnie niedzielne. Proszę Państwa, jak dzisiaj obserwuję, nawet zdarzyło się to wczoraj, sposób prowadzenia dyskusji przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, to myślę sobie, że ten decyzjonizm w dalszym ciągu tkwi w głowach polityków tejże właśnie partii. Pan profesor używał tutaj w trakcie swojego wywodu takie dwa
takich dwóch pojęć demokracji, między innymi kolaboratywnej, czyli takiej, która by skłaniała, czy deliberatywnej, która by skłaniała do zmiany sposobu postępowania wobec siebie w toku praktyki politycznej. Oczywiście pamiętamy wszyscy, że dobrym zaczynem obrania takiej drogi przemian społeczno-ekonomiczno-politycznych był przebieg obrad Polskiego Okrągłego Stołu, który stworzył w Europie przykład pokojowego przejścia z systemu realnego socjalizmu do deklarowanego systemu demokracji pluralistycznej gospodarki rynkowej, co w samo w sobie było wielkim cywilizacyjnym i politycznym wyzwaniem i osiągnięciem. Zastanawiałam się, co było powodem demonstrowanych wówczas skłonności do dialogu, negocjacji i kompromisu. My wszyscy wiemy, że na ten temat wiele już napisano, z różnych zresztą perspektyw i punktów widzenia. Ja zwrócę dziś uwagę na kilka okoliczności, a w tym przede wszystkim na ten konsensus, o którym profesor Wojkowski wspominał, w sprawach odnoszących się do polityki zagranicznej. Rzeczywiście ten konsensus w warunkach polskich trwał długo. Dzisiaj trudno byłoby powiedzieć, że obowiązuje nadal. Uczestników Okrągłego Stołu i polityków, którzy po nim wzięli w swoje ręce bieg spraw państwowych, motywowała wola wypełnienia wspólnego, ważnego dla kraju zadania, przeprowadzanego w warunkach nowej sytuacji międzynarodowej Polski po wschodniej i zachodniej granicy kraju, obfitującej wszakże w liczne znaki zapytania. Z perspektywy czasu trudno zaprzeczyć temu, że bez sprzyjających okoliczności na arenie międzynarodowej byłoby nam trudno wybić się na niepodległość. Jeśli chodzi o Niemcy, w 1989 roku pojawiały się w przestrzeni publicznej, no na przykład niepewność co do dotrzymania wcześniej zawartych umów dotyczących ulicy zachodniej ze strony Republiki Federalnej Niemiec. Myśmy pamiętali, że w grudniu 70 roku został zawarty taki układ o podstawach normalizacji stosunków wzajemnych, bodajże tak to brzmiało w tytule. Natomiast problem polegał na tym, czy zostanie to podtrzymane. Stało się to zwłaszcza ważne wtedy, że we wrześniu 1989 roku niemiecka CDU przyjęła uchwałę w ramach własnej partii, w której jedno zdanie sobie wynotowałam: tereny na wschodzie pozostają wciąż trwałą częścią składową Rzeszy Niemieckiej. To mogło budzić obawy po stronie nowych elit i starych elit w polityce polskiej. Stąd, proszę Państwa, być może te źródła konsensusu w polityce zagranicznej, który wtedy został zapoczątkowany. Okazało się, że te obawy były dużo na wyrost, że uznanie trwałości granic polsko-niemieckich nastąpiło stosunkowo szybko. Jak pamiętamy, była to, myślę, że się tutaj nie pomylę, cena za zgodę Związku Radzieckiego na zjednoczenie Niemiec we wrześniu 1990 roku. Czyli problem stosunku naszego zachodniego sąsiada do nowej rzeczywistości politycznej Polski został stosunkowo szybko rozwiązany. Jeśli chodzi natomiast o Związek Radziecki, no, czy były takie obawy prowadzące do pytania, jak się zachowają politycy Związku Radzieckiego, to przypomnę, że w odczuwaniu pełnej suwerenności przeszkadzała nam obecność wojsk radzieckich, które niezależnie od tego, że myśmy prowadzili wtedy wielkie dyskusje na temat przyszłego kształtu Rzeczypospolitej,
Wojska radzieckie opuściły Polskę dopiero 4 lata po okrągłym stole, 17 września 1993 roku, chociaż sam Związek Radziecki formalnie rozwiązał się 31 grudnia 1991 roku. W ostatnim rzucie z terenu naszego kraju wyjechało z Polski około 70 tysięcy żołnierzy. Proszę Państwa, to jest mniej więcej tyle samo, ile bodajże nasza armia ma dzisiaj. Wcale nie mało. Wprawdzie nadspodziewanie szybko zwinął się Układ Warszawski, który ostatecznie upadł 1 lipca 1991, to jednak przyjęcie Polski do takiego programu, który się nazywał Partnerstwo dla Pokoju, mam tutaj na myśli budowanie nowego sojuszu obronnego, nastąpiło 2 lutego 1994, a przystąpienie Polski do NATO w marcu 1999 roku. A więc 10 lat po okrągłym stole. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004, czyli 15 lat po okrągłym stole. Te przemiany, budowa, konstruowanie nowych sojuszy obronnego i politycznego, jak widać, potrzebowało czasu. I właśnie ten proces, moim zdaniem, sprzyjał szybkiemu ukształtowaniu się konsensusu w sprawach polityki zagranicznej, traktowanego przez polskie elity jako wyraz oczywistego, wspólnego celu o wymiarze ogólnonarodowym. Zgadzam się z profesorem Rejkowskim, że w latach 89-2004 zarówno polityka zagraniczna Polski, jak i polityka obronna nie była polem walki międzypartyjnej. Zarówno strona postsolidarnościowa, jak i postbezemperowska konsekwentnie dążyły do zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego Polski poprzez włączenie naszego kraju do nowych sojuszy, co ostatecznie, jak wiemy, zakończyło się sukcesem. Czyli gdybym chciała spuentować ten wątek, powiedziałabym, że stan niepewności w sprawach międzynarodowych sprzyjał konsolidacji elit politycznych wokół kwestii związanych z nowym usytuowaniem Polski na arenie międzynarodowej. Nie byliśmy zresztą jedynym takim przypadkiem. Podobne odruchy miały elity polityczne Austrii, również Republiki Federalnej Niemiec po 1949 roku. Nie ma czasu na to, by dłużej temu poświęcić. Aby temu poświęcić więcej czasu. Natomiast jeśli chodzi o sprawy wewnątrzkrajowe, zarysowująca się kultura, czyli normy zachowań społecznych, politycznych, polegających na dialogu, kompromisu, konsensusie, czy poszukiwaniu dobra wspólnego, postulowana w 1989 roku przez wszystkie strony Okrągłego Stołu, w tym również hierarchią Kościoła rzymskokatolickiego, zaczęła się załamywać już w kilka miesięcy po wyborach z 4 czerwca 1989. Pierwszym sygnałem był upadek kompromisowej propozycji Adama Michnika, wasz prezydent, nasz premier. Starsi ludzie pamiętają ten tytuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, ale poczucie historycznego zwycięstwa nad PZPR, chociaż przypomnę, że poszczególni kandydaci listy krajowej otrzymali poparcie między 8 milionów 671 tysięcy głosów, to był sukces Mikołaja Kozakiewicza, po 6 milionów 609 tysięcy głosów, Kazimierz Bardzikowski. Prawda? Więc to jest poziom poparcia nieosiągalny w dzisiejszych warunkach politycznych. Ale upadek tej listy krajowej dał elitom Solidarności powód do odstąpienia od ustaleń Okrągłego Stołu w sprawie prezydentury Wojciecha Jaruzelskiego. I już jesienią 1990 roku odbyły się pierwsze wolne wybory prezydenckie, a w grudniu 1990 objął ten urząd
Lech Wałęsa, czyli powstała nowa zasada, nasz prezydent, nasz premier. Drugim sygnałem zaniedbania tej całej kultury konfliktu, negocjacji, kompromisu, moim zdaniem, było odstąpienie rządu Tadeusza Mazowieckiego od obietnicy realizacji zasady społecznej gospodarki rynkowej i przyjęcie liberalnego kursu przemian gospodarczych. Wielkim przegranym terapii szokowej stały się akurat te grupy społeczne w naszym kraju, które związane były w roku 80 z wielkim buntem Solidarności i wyniosły nowe elity do władzy. Proszę Państwa, dopiero w 2004 roku Adam Michnik na łamach Gazety Wyborczej przyznał, że klasa robotnicza, wielkoprzemysłowa klasa robotnicza została po 1989 roku srodze oszukana. Wyjaśnił to następująco. Przeczytam ten wątek, bo on jest dla mnie bardzo znamienny. Wierzyliśmy w mit emancypacji świata pracy. Wierzyliśmy, że robotnicy wielkich zakładów pracy przejmą nad nimi władzę. To marzenie okazało się złudzeniem. Logikę emancypacji zastąpiły twarde reguły wolnego rynku. Ci, którzy wystrajkowali naszą wolność, ci z kopalń i hut, ci ze stoczni i rafinerii, pierwsi padli ofiarą rynku. Nie mieliśmy pomysłu, jak pogodzić dążenie do prawdziwej gospodarki z troską o ludzi, którzy bez własnej winy padli ofiarą rynku. Koniec cytatu. Wynika z tego jednakże, że prospołecznych reform gospodarczych nowe elity nie planowały od początku. A drugie narodziny kapitalizmu w Polsce polegały na odgórnej, czyli bez dialogu, bez negocjacji, radykalnej zmianie zasad organizujących życie społeczno-gospodarcze. Przypomnę, te dane zasięgam z jednego z artykułów zamieszczonego na łamach Polityki, że w wyniku terapii szokowej w Polsce zostało zlikwidowanych 5 milionów miejsc pracy. To jest liczba właściwie nieodwracalna, to jest strata nieodwracalna. Tego nam się w jakiejś realnej perspektywie historycznej nie da już nigdy odrobić. Co ciekawe, proszę Państwa, w języku polityki od początku lat 90. unikano hasła kapitalizm. To hasło właściwie nie było obecne ani w publicystyce, ani w języku politycznym. Natomiast w powszechnym użyciu obowiązywały bardziej zachęcające pojęcia jak transformacja systemowa bądź symbolizujące ją państwo demokratyczne, które zamazywały w istotny sposób sprzeczności interesów budowanych w system przemian o charakterze wolnorynkowym. Ja jestem bardzo zadowolona z tego, że dzisiaj coraz częściej w dyskusjach politycznych pada to hasło kapitalizm. Zostało ono przywrócone do debaty publicznej. Pojawia się przede wszystkim w wystąpieniach związków zawodowych, którzy zdenerwowani, używają go zdenerwowani po latach oczekiwań na nowe miejsca pracy i obiecywany zrównoważony rozwój. W każdym razie możemy powiedzieć, że wielka przemysłowa klasa robotnicza zniknęła z mapy gospodarczej Polski tak samo bezpowrotnie jak polski przemysł. Proszę Państwa, bez negocjacji i bez kompromisów, bez dialogu na ten temat. Już minęło 20 minut. No, temat jest tak ciekawy, bo proszę Państwa, no, bardzo lubię mówić, przekazywać swoje przemyślenia na temat stosunków państwo-kościół. Tutaj mamy tę konstytucję rzeczywistą. Kilka artykułów konstytucji jest w ogóle nieczynnych, prawda? I to powiedziałabym od momentu jej wejścia w życie. Czyli tak robiło to na mnie takie wrażenie, jak potem obserwowałam to, co się dzieje wokół konkordatu, to, co się dzieje wokół praktyki
polegającej na tym, że proszę Państwa, od początku lat 90. właściwie to hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego stawała się w Polsce odrębnym ośrodkiem władzy politycznej. Ale napisałam na ten temat książkę pod tytułem Orzeł i krucyfiks i tam czasu na ten temat już nie znajdę. Czyli co, powinnam puentować. Proszę Państwa, gdyby ktoś mnie zapytał, czy ja widzę szansę na kompromisowe prowadzenie, rozwiązywanie konfliktów politycznych w Polsce. Ja przeczytałam mnóstwo artykułów autorstwa znanych socjologów, w tym również pana profesora Rejkowskiego, którzy to wszystko cudnie nam przedstawili, opisali. Czytając te wywody uczonych głów, zastanawiam się, jak to przenieść wszystko do praktyki politycznej, bo osobiście szansy na kompromis nie dostrzegam. Dziękuję bardzo.